Cześć! Dzisiaj mamy dla Was komputer z najnowszym rozwiązaniem od Intela, a z drugiej strony działającego na wyobraźnię RTX-a od Nvidii. Wielka moc to wielka odpowiedzialność, a to połączenie musi przynieść coś świetnego. Ale zacznijmy od początku. Po raz kolejny Actina stawia na sprawdzone rozwiązania, dlatego też prezentowany przez nas model komputera znajduje się w lubianej przez graczy obudowie Silentium PCV T4 VEVO TGA RGB, łączącą prostotę i elegancję. Pozwala również świetnie wyeksponować znajdujące się w środku maszyny podzespoły dzięki możliwościom podświetlania w różnych kolorach. Jak sobie tylko tego wymarzycie. Dodatkowo zmieści się w każdej możliwej konfiguracji gamingowego pokoju. Nawet jeśli dzielisz swoje pomieszczenie z rodzeństwem lub innymi współlokatorami w akademiku, to i tak możesz się cieszyć swoimi ulubionymi grami w najlepszej jakości. A co znajdziemy na pokładzie tego małego uroczego potworka? Jako podstawa płyta główna Gigabyte B660 DS3 HDDR, która od jakiegoś czasu jest już standardem w komputerach Actiny i sprawdza się w różnorodnych konfiguracjach tego producenta. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-12600K 3,7 tu 4,9 GHz, a o odpowiednią temperaturę zadba chłodzenie Silentium PC Fortis 5 ARGB. Wspominaliśmy o RTX-ie i to jest RTX, a dokładniej karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus X2 8 GB. Dodatkowo dwie pamięci ADATA XPG Spectrix D60 DDR4 8 GB o taktowaniu 3200 MHz oraz SSD WD Blue 1 TB NVMe. Aby zmieścić wszystkie najważniejsze gry, a przy okazji całość wczytywała się niezwykle szybko. Całość napędzana jest zasilaczem Silentium PC Vero L3 Bronze o mocy 600 W. Na warsztat wzięliśmy znane i lubiane gierki, takie jak na przykład Wiedźmin Trójeczka. Wielkiego zaskoczenia tutaj nie było. Soft sam podpowiada wysokie lub bardzo wysokie ustawienia. Ja dla małego testu odpalam najwyższą możliwą rozdzielczość 4K. I zobaczymy. Nie mamy co prawda tutaj zbytnio obciążającej scenerii, ale gra wydaje się chodzić bardzo płynnie. Warto skupić się na włosach Geralta. Pięknie rozwiewają się na wietrze. Szczególnie podczas skoku z dużej wysokości. Sprawdźmy jakiś współczesny, wymagający tytuł, na przykład Ghost Runner. W tym wypadku gra również podpowiada wysokie ustawienia, ale my to dajmy na maksa. Epic, jak najwyższe. Jak widać, gra całkiem nieźle sobie radzi z epickimi ustawieniami. Sprawdźmy, co o tym sądzi on. Intel po raz kolejny udowadnia, że w połączeniu z Nvidia RTX nie ma sobie równych, a potężna moc sprawia, że legenda nadal może trwać. To sprzęt dla tych, którzy chcą mieć dobrą i sprawdzoną konfigurację zarówno do grania, codziennej rozrywki czy pracy, a przy okazji nie mają tyle miejsca, aby wstawić do swojego pokoju czy biura potężnej obudowy. Ponadto komputer prezentuje się niesamowicie z dodatkowym podświetleniem ARGB, a porządek w środku obudowy sprawia, że podzespoły mają sporo miejsca do oddychania bez zaburzania cyrkulacji powietrza wewnątrz. Jeśli więc szukacie nowego peceta z możliwością płynniejszego upgrade'u w przyszłości, to ten zestaw Actiny będzie strzałem w dziesiątkę. Ja tymczasem uciekam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!